Z boiska odczucia były takie, że jednak nie przegramy tego meczu. I tak wiadomo, jak rozmawialiśmy tak na gorąco w szatni, to na boisku właśnie każdy żył tak samo, że jednak albo doprowadzimy do remisu, albo wygramy ten mecz i nic nie wskazywało na to. No wiadomo, Piast miał swoje sytuacje, my mieliśmy swoje i nie ma co tutaj mówić, ale no kurczę, no ktoś łatwo by powiedział, że to mecz do jednej bramki, tak? To strzeli, ten wygra i w tym momencie akurat się tak okazało, może gdybyśmy my też mieli nie tyle szanse, tylko po prostu wykorzystywali jakąś wcześniejszą sytuację, a takie były, to może my byśmy to prowadzili, a jednak Piast może się poczuł troszeczkę lepiej. No szkoda tego meczu, nie jest łatwo, tym bardziej, że mieliśmy swoje sytuacje. Po takich ciężkich meczach u siebie, gdzie dobrze graliśmy, teraz przychodzi taka porażka, no ale szybko się trzeba po takim czymś pozbierać, bo nie była to jednostronna gra, tak jak to wcześniej wyglądało przy porażkach, że dostawaliśmy smary niesamowite. Teraz naprawdę no, można powiedzieć, że to był wyrównany mecz, no i akurat tutaj Piastowi się dzisiaj udało. Zbyszek Małkowski powiedział, że pierwszy raz od dawna spotkaliście się z taką sytuacją, że rywal grał na 5 obrońców. To też było takie ciężkie do sforsowania? No, akurat wiedzieliśmy o tym, że oni będą tak grali, także po prostu nie ma tutaj co się usprawiedliwiać co do taktyki. Byliśmy na to wszystko przygotowani. Skoro przegrywamy mecz, no to musieliśmy zrobić coś źle. Wiadomo, że teraz na analizie na pewno padnie kilka gorzkich słów, ale to tylko i wyłącznie, aby coś dalej to zaowocowało. Wiadomo, że każdy popełnia błędy i te błędy będziemy popełniać, aby po prostu w kolejnym spotkaniu było ich jak najmniej. Przed Wami teraz mamy jeszcze z ligową czołówką, z Lechem Poznań i Lechem Gdańsk. Po takim meczu jak ten dzisiejszy pewność siebie spada, czy raczej zwycięża taka żądza rehabilitacji? Nie, no wiadomo, że jak najszybciej chcemy się zrehabilitować. Teraz tutaj wyjdzie charakter i po prostu na Lecha też wyjdziemy z podniesioną głową. Nikt nie będzie po prostu tutaj rozpaczał nad tą porażką. No tak jak powiedziałem wcześniej, że to nie była jednostronna gra dzisiaj jednego zespołu. Tak, to był no wyrównany mecz, no ale Piast przechylił szale zwycięstwa na swoją stronę. No i tak się po prostu skończyło. Wiesz, że dzisiaj miałeś jubileusz? No wiem, no bo wcześniej już właśnie pisaliście na naszych stronach, że miałem setny mecz w koronie, to teraz właśnie był ten setny w Ekstraklasie za koronę. Nie wyszedł chyba najlepiej przez pryzmat wyniku, ale jednak tak patrząc z perspektywy boiska, chyba można się było pokusić co najmniej o remis. No tak, no szkoda właśnie, że ten remis nie zdobyliśmy tu, bo był to taki remisowy mecz. I trzeba właśnie, jak nie możemy wygrać, to trzeba szanować to, że możemy zdobyć tego punktu. No i niestety straciliśmy jedną bramkę i nie strzeliliśmy. Ciężko było sforsować defensywę Piasta, która w porównaniu do Pogoni czy Zagłębia była taka bardziej zwarta, bo Piast zagrał piątką obrońców. No to jest właśnie ta różnica, na którą my się musieliśmy przyzwyczaić na boisku. No i też było widać w pierwszej połowie, że chwilę nam to czasu zajmowało. No i niestety po prostu straciliśmy tą jedną bramkę i jedziemy bez punktu do Kielc. Przed Wami ciężkie mecze z Lechem Poznań i Lechem Gdańsk. Po takim meczu jak ten dzisiejszy, to bardziej strata pewności siebie, czy od razu natychmiastowa chęć rehabilitacji? Nie, oczywiście jest chęć rehabilitacji, bo wcześniej zagraliśmy 3 bardzo dobre spotkania i my musimy patrzeć na to dobre, teraz analizować, co się wydarzyło na boisku, że przegraliśmy ten mecz i idź do przodu i w Poznaniu znowu walka o 3 punkty i ja wierzę w to, że jesteśmy takim zespołem, że możemy tam coś zdobyć. Zgadza się, można powiedzieć, że taki na remis, aczkolwiek być może remis takim wskazaniem na Piasta, no coś tam. Wydaje mi się, że Piast chyba troszeczkę więcej sobie stworzył takich sytuacji klarownych. No i chyba zasłużenie wygrał, na pewno niedosyt jest po tych fajnych 3 meczach, które były zwycięstwa. Dzisiaj musieliśmy przeżyć gorycz porażki, no ale cóż, głowa do góry, jedziemy do Poznania, zostały jeszcze 2 kolejki i walczymy dalej. Nie było już takiej dominacji na boisku, nie było takiego ofensywnego grania jak w tych poprzednich 2 meczach. To wynik tego, że Piast Gliwice dobrze odrobił lekcję? Nie, wydaje mi się, że myśmy zagrali troszeczkę nie to, co trener nam nakreślał. Dziś mieliśmy grać ze zmianą ciężaru gry, gdzieś to nie wychodziło, po przejęciu piłki gdzieś graliśmy cały czas na jedną stronę, a mieliśmy zmieniać ciężar gry, żeby tego Piasta Gliwice rozrzucić. Także, no, ale na pewno też pierwszy raz zagraliśmy z takim ustawieniem, jakim graliśmy przeciwko 5 obrońcom, tak? Także to też musimy się tego
tego nauczyć. Do tej pory graliśmy, że przeciwnik grał 4-4-2, tutaj było troszeczkę inaczej. Kilka twoich udanych interwencji, ale przy strzale Badii ta piłka przeszła gdzieś tam pod twoim lewym boku, pod twoim lewym bokiem, można było inaczej jakoś zareagować? Znaczy, no to już jest sytuacja sam na sam, tak? No to już jest, można powiedzieć, taka loteria, tak? No akurat udało mi się, zamarkował, że będzie strzelał, tak? To gdzieś człowiek starał się wyczekać do końca, przepuścił jednak piłkę i gdzieś czułbym to zmieścił. No cóż, życie, no. Jedziemy dalej. Dzień. Chyba z boku się spodziewałeś strzału na długi słupek. Rękę, na długi no dlatego, słupek dlatego, na prawej nodze. No dlatego mówię, tak, że zamarkował strzał po długim rogu, tak, i gdzieś tą piłkę przepuścił, ta piłka mu gdzieś tam przyspieszyła, skoczyła i potem gdzieś się ratował szpicem, tak. No w pierwszej połowie napastnik dał się kupić na zwód, tak, także gdzieś to udało się wybronić, no drugi niestety mnie oszukali.